dzisiejszym gościem jest Mateusz Machaj, fundator Instytutu Misesa w Polsce, który przedstawi nam przyczyny tego kryzysu, jego konsekwencje oraz wszystko to, co się wiąże ze sprawą, którą omawiał i której artykuł znalazł się 8 stycznia na stronie Instytutu Misesa, tu przypomnę www.mises.pl oraz na stronie wrocławskiego UPR-u pod znamiennym tytułem Nadchodzi kolejna lekcja. Wszyscy ci, którzy czytali ten artykuł, już to wiedzieli, no, pozostali dowiedzieli się później. Także po prelekcji będzie miała miejsce dyskusja, do której myślę, że nie trzeba nikogo specjalnie zachęcać. A teraz już oddaję głos naszemu gościowi. A dziękuję bardzo za miłe przedstawienie mojej osoby. To znaczy ja postaram się tak w dużym skrócie zreferować przyczyny tego kryzysu, wszystko co się z nim wiąże, w takim bardzo dużym skrócie, bo oczywiście wszystkich wątków nie będziemy w stanie omówić, a potem zaproszę Państwa do wymiany opinii i do dyskusji. Jest jedna szczególna rzecz w przypadku obecnego kryzysu, bo porównuje się go nieraz na przykład do kryzysu, no teraz już nie, teraz już się mówi o tym, że to ma być kolejna wielka depresja, ale na początku przynajmniej porównywano go do innych cykli koniunkturalnych, z jakimi mieliśmy do czynienia wcześniej, na przykład w 2001 roku, czy nawet w 99, kiedy pękała ta cała tak zwana bańka, nie lubię tego słowa, bo jest nadużywane, ale no trudno, bańka związana z internetowym boomem. Porównuje się też to do recesji z 1987 roku, do tego upadku giełdy w latach 80. Natomiast ten kryzys to nie jest po prostu kryzys, to nie jest po prostu recesja gospodarcza, z jaką mamy często do czynienia, kiedy kończy się pewna faza cyklu koniunkturalnego, który może być podawany przez tam różne czynniki, zazwyczaj przez czynniki rządowe, tylko to jest kryzys dużo głębszy, to jest kryzys całego systemu, to jest kryzys systemowy. Tak, to jest nie tylko kryzys finansowy, który w tej chwili obserwujemy, ale to jest kryzys całego systemu. Jakich elementów tego systemu? Wszystkich w zasadzie. To jest kryzys teorii makroekonomicznych, to jest kryzys bankowości, sektora bankowego, to jest kryzys bankowości centralnej, to jest kryzys nadzoru finansowego, który miał zapobiec tego rodzaju kryzysom. To jest również kryzys modeli wyceny ryzyka, które funkcjonują we wszystkich instytucjach finansowych dzisiaj. To jest też kryzys rynku agencji ratingowych i to jest też kryzys ogólnie całego tego kapitalizmu menedżerskiego, z którym mamy dzisiaj do czynienia. Na czym polega kryzys teorii makroekonomicznej? To znaczy dzisiaj praktycznie wszystkie banki centralne na całym świecie posługują się tak zwaną regułą Taylora. W regule Taylora chodzi o to, że bank centralny ustawia sobie stopy procentowe swoje, które wpływają na stopy procentowe na rynku bezpośrednio i ustawiając te stopy procentowe pilnuje takiej sytuacji, w której wskaźnik cen detalicznych, czyli cen za dobra konsumpcyjne, nie rośnie. To znaczy ten wskaźnik ma być stabilny, a stabilność jest definiowana jako wzrost 2%. Tak? To jest bardzo ciekawy sposób na definiowanie stabilności, ale niech będzie. Czyli ceny mają rokrocznie zwiększać się o 2%. Taka jest ogólnie doktryna makroekonomiczna, która jest powszechna na całym świecie. Także ta reguła Taylora koncentruje się na związku stopy procentowej i cen za dobra konsumpcyjne. Tak? To można ją jeszcze prześledzić do takiego szwedzkiego ekonomisty XIX-wiecznego, niejakiego Knuta Wicksela, który sformułował tę zasadę w zasadzie wcześniej, w trochę innej formie, ale co do swojej esencji jest taka sama. I na czym polega problem z tą zasadą? Znaczy problem został wytknięty w latach 30. przez Hayeka, zanim Taylor ją sobie sformułował. I Hayek podkreślił, że regulowanie stopą procentową, owszem, reguluje ilość podaży pieniądza na rynku jakoś tam, tak, bank centralny ustawia stopę procentową, przez to ustawia, ile podaży pieniądza wpływa na rynek, to oczywiście będzie decydować o koszyku dóbr konsumpcyjnych, ale jednocześnie stopa procentowa nie tylko decyduje pośrednio o tym, jakie są ceny za dobra konsumpcyjne, ale też decyduje o wielu innych rzeczach, na przykład o tym, jak wyglądają inwestycje w gospodarce, jak wygląda struktura inwestycyjna, czy inwestycje są promowane, czy nie, czy błędne inwestycje są promowane, czy nie. I to jest rzecz, na którą uwagę zwrócił Hayek w latach 30.
i zbudował na niej całą swoją teorię cykli koniunkturalnych, pokazując, że kryzysy gospodarcze mogą nadchodzić, gdy nie ma problemu inflacji cen, czyli kiedy nie rosną ceny za dobra konsumpcyjne. Ceny za dobra konsumpcyjne mogą być stabilne. Mieliśmy z tym do czynienia w latach 20. XX wieku, mieliśmy z tym do czynienia w latach 80. w Japonii, też w XX wieku. I zaraz po tej stabilności cenowej mimo wszystko pojawiały się kryzysy. Dlaczego? Był w stanie to wyjaśnić Hayek, który pokazał, że manipulując stopami procentowymi, nie tylko wpływamy na ceny dóbr konsumpcyjnych, ale jednocześnie możemy doprowadzić do bardzo poważnych zmian w strukturze kapitałowej całej gospodarki. I tak też się stało na początku XXI wieku, gdy Alan Greenspan, Alan Bańka Greenspan, jakbyśmy go nazwali dzisiaj, obniżył stopy procentowe do 1% w 2001 roku. Od tego momentu, jak sobie popatrzymy na obniżki stóp procentowych, gwałtowne obniżenie stóp, od momentu, jak obniżają się stopy, natychmiast ceny za nieruchomości zaczynają rosnąć w sposób gwałtowny, więc bezprecedensowy. Jest to rezultat właśnie tego, że niskie stopy procentowe wtłaczały płynność w system bankowy, a system bankowy rozpoczął akcję kredytową pod zastaw nieruchomości, pod bańkę, która nie miała żadnego zabezpieczenia praktycznie w realnym kapitale, tylko była stymulowana sztuczną ekspansją kredytu. Także to jest jedna kwestia, to jest ten problem teorii makroekonomicznych. No, po obecnym kryzysie wszystkie banki centralne powinny zrewidować, czy w ogóle teorie, może nie tyle nawet banki centralne, co na poziomie wyższym, teorie makroekonomiczne powinny zrewidować swoje własne podejście do gospodarki, bo okazało się kompletną, zastosowanie metody Taylora okazało się kompletną klapą. Czy zrewidują, to zobaczymy, raczej się nie spodziewam. Drugi kryzys, drugi element tego kryzysu to jest kryzys bankowości. Bankowość okazała się podatna bardzo łatwo na uruchomienie takiej bańki, zresztą to zawsze w historii tak było. W związku z tym sztucznym boomem na rynku nieruchomości wyemitowano masę tak zwanych instrumentów pochodnych. Instrumenty pochodne to są takie fajne wynalazki, bardzo dobre innowacje na rynku finansowym, które umożliwiają sprzedaż długów, sprzedaż zobowiązań, wsadzanie ich razem na jeden papier, zarządzanie ryzykiem z tym związanym, przerzucanie też ryzyka z tych, którzy ryzyka chcą się pozbyć, na rzecz ludzi, którzy chcą przejąć na siebie ryzyko. Instrumenty pochodne zresztą są znane tak naprawdę od początków kapitalizmu. Jakbyśmy się uparli, to i od starożytnego Rzymu, bo ubezpieczenie jest instrumentem pochodnym tak naprawdę. Także jak się pojawiają tezy, nieraz się pojawiają takie tezy, na przykład ulubiane przeze mnie centrum imienia Adama Smitha, tutaj się kompletnie nie zgadzam, krytykuje instrumenty pochodne, twierdząc, że w ogóle powinny być zakazane. Jak powinny być zakazane, to również powinny być zakazane ubezpieczenia. Tu akurat Janusz Korwin-Mikke by się ucieszył, ale... Tak, nie no, ale oczywiście dobrowolne ubezpieczenia to są, jeśli to są dobrowolne ubezpieczenia, to nie ma problemu, tak? Także jeśli ktoś twierdzi, że instrumentów pochodnych należy w ogóle zakazać, to tak naprawdę twierdzi, że należy zakazać istnienia rynku ubezpieczeń, z czym ja się osobiście nie zgadzam. Także instrumenty pochodne są dobrą innowacją, natomiast przy takim systemie, takiej architekturze finansowej, jaka dzisiaj obowiązuje, stały się czynnikiem zarażającym, zakażającym cały sektor finansowy. Dlaczego? Dlatego, że te pożyczki hipoteczne były wsadzane najpierw na papier mortgage-backed security, czyli MBS tak zwany. Ten papier był potem sprzedawany komuś. Potem emitowano tak zwane ABS-y, czyli asset-backed securities, czyli już papiery niezabezpieczone hipoteką, tylko papiery zabezpieczone papierami. Na przykład jakaś firma inwestycyjna emitowała taki papier i na tym papierze sprzedawała nie tylko MBS-y, czyli te papiery związane z rynkiem nieruchomości, z rynkiem kredytów hipotecznych, ale także pożyczki samochodowe, kredyty studenckie, kredyty związane z kartami kredytowymi i takie ABS-y sobie funkcjonowały na rynku. Mało tego, potem można było emitować kolejne tak zwane CDOs, czyli Collateralized Debt Obligations, czyli skupować ABS-y i też nimi zarządzać na kolejnych papierach, potem można było robić CDOsy do kwadratu, CDOsy do trzeciej potęgi, etc. W dodatku emitowano też jednocześnie tak zwane CDS-y, czyli Credit Default Swaps, które są ubezpieczeniami tych wszystkich kontraktów. W momencie, kiedy jakiś kontrakt okazuje się nie do zrealizowania, kiedy jakaś firma nie mogła spłacić swojego zobowiązania, no to wystawca CDS-a zobowiązywał się pokryć to zobowiązanie. Tak? Dlatego między innymi upadło AIG, tak? Czyli AIG, firma ubezpieczeniowa, bo ubezpieczała kontrakty Lehman, o ile się nie mylę, jeśli dobrze pamiętam. I to była główna przyczyna, dlaczego musiało upaść, to znaczy nie upadło, w zasadzie upadło, prawda, zostało znacjonalizowane.